nasz turniej przebiega niejako w dwóch etapach. Pierwszy etap to turniej wiedzy o symbolach narodowych, ceremoniale szkolnym i ceremoniale państwowym. Drugi etap odbywa się dzisiaj. To jest konkurs musztry. Dlaczego? Dlaczego pomysł taki? Dlaczego my to robimy? Kochani Państwo, ja myślę, że patriotyzm dziś ma taki sam wymiar jak kilkanaście lat temu, kiedy nasi przodkowie musieli walczyć o wolność ojczyzny. Inaczej go wyrażamy, inaczej go przedstawiamy, ale jest on równie ważny. Natomiast myślę, że pięknie przedstawiony sztandar podczas uroczystości szkolnych podnosi wymiar każdej uroczystości i przynosi chlubę każdej szkole. Dlatego ten pomysł się zrodził. Dlatego jest on dla nas bardzo ważny i dlatego przykładamy do niego tak ogromną wagę. Proszę Państwa, Pan wspomniał tutaj, że nasze poczty sztandarowe tak pięknie się prezentowały, bo w ramach naszego turnieju, nie tylko dla uczestników turnieju, organizujemy szkolenie. Ja tak mówię, bardzo szumnie organizujemy, a tak naprawdę to tylko udostępniamy pomieszczenia albo plac szkolny, bo całe szkolenie przeprowadza Pan Mazur i Pan Kowalski. To oni czuwają nad tym, żeby każdy występ pocztu sztandarowego był godny i tak też jest. Trzymała za oba tutaj, bo on to mówił dla swoich samorządów. Pierwszy dowód na poczciwo, nie wiem, a ty właśnie pomagasz, asysta pomaga, żeby nie zawadzić. To samo tutaj, ty pilnujesz, co się dzieje z tyłu i to samo. Baczność! Pomaga, żeby tutaj się nie zawadził z tym dotem szkolenia. Kierunek na wprost! Ty też na końcu. Masz! Co masz tutaj, żeby pomagać. Pomagaj tutaj właśnie, jest ogon. Właśnie asysta pomaga tutaj, żeby nie zawadzić. Przeformacie w szereg. Poczet. Stój. Yeah.
Zaformować się w szereg. Poczek. Stój. Marsz! Przeformowanie do drugiego.